Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek Dom Zielin Przytulia w Brennej. W piątek odbędzie się tam przedstawienie teatralne Taniec z Czterech Stron Świata. W ramach tego programu nie zabraknie tańców arabskich, kantry, tradycyjnych tańców hawajskich, cygańskich. Usłyszymy również gorące, karnawałowe rytmy prosto z Rio. Będzie to spotkanie nie tylko z tańcem, ale również muzykom i profesjonalnymi strojami. Start godzina 16.30, wstęp wolny. W piątek w Cieszynie miały pojawić się szkubaczki, jednak ze względu na żałobę narodową wydarzenie zostało przeniesione na 21 lutego. A ponieważ dziś walentynki, to w najbliższy weekend nie zabraknie różnego rodzaju imprez walentynkowych. Piotr Bałtroczyk ze względu na żałobę narodową nie pojawi się w Wiśle, wystąpi jednak w Cieszyńskim Teatrze w sobotę godzinę później – Niż zaplanowano, czyli o 19.00. impreza jest biletowana. W sobotę 16 lutego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sztucznych nerek dla Cieszyńskiej stacji Dialis. Dwie pracujące obecnie nie nadają się do dalszego użytkowania. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w recepcji Domu Narodowego start godzina 19.00. Hotel Gołębieski zaprasza do siebie w sobotę, tym razem na walentynki z zespołem Ich Troje. Start godzina 18. Zmieniamy ten walentynkowy klimat i przenosimy się do Istebnej. Tam w niedzielę wystartują zimowe zawody furmanów. Przed uczestnikami trzy konkurencje: pchanie drewna, siła uciągu, slalom z drewnem. Nie zabraknie również atrakcji dodatkowych. Start godzina 11. Zawody odbędą się w Istebnej Zaolziu koło boiska. Zarząd Cieszyńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Miejskie Centrum Kultury Integrator w Skoczowie zapraszają na kolejną w tym roku emisję filmu z audiodeskrypcją na dużym ekranie. Będzie to film z 1985 roku w reżyserii Janusza Majewskiego, CK Dezerterzy. Seans odbędzie się 20 lutego o godzinie 11 w Teatrze Elektrycznym przy ulicy Mickiewicza w Skoczowie. Wstęp wolny. Na koniec mamy dla Was in Informacje na temat pierwszego biegu Borgońka Cross, który odbędzie się na terenie gminy Haszlach 10 marca. Organizatorzy już zachęcają do zapisywania się przez formularz internetowy. Można to zrobić do 25 lutego, zaś w biurze zawodów w dniu biegu. Szczegóły na stronie gminnego Ośrodka Kultury w Haszlachu w zakładce Borgońka Cross. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień!